Dziś przygotuję sałatkę nawiązującą do kulinarnych klimatów włoskiej kuchni. Potrzebne składniki to małe, młode ziemniaki o podobnej wielkości, wędzony łosoś, sos sałatkowy koperkowo-ziołowy knor, seler naciowy, czerwona cebula, świeży koperek, sok z cytryny, czosnek, olej z pestek winogron oraz woda. Sałatka ziemniaczana z wędzonym łososiem to danie, które może zasmakować Twojej rodzinie. W pierwszej kolejności dokładnie myję ziemniaki, po czym gotuję ze skórką w lekko osolonej wodzie. Po ugotowaniu odcedzam ziemniaki i odstawiam do ostygnięcia. W międzyczasie obieram selera, po czym kroję go pod kątem w paski. Następnie przekładam kawałki selera do miski z gorącą wodą, aby się sparzyły. Po upływie 2 minut przekładam je do zimnej wody z lodem. Ostudzone ziemniaki kroję na pół lub w ćwiartki, łososia w cienkie paseczki, a cebulę w piórka. Następnie siekam drobno koperek. Czas na przygotowanie dressingu. Do miski z olejem przekładam posiekany czosnek. Teraz wsypuję sos sałatkowy knor, dodaję wodę oraz sok z cytryny. Do dużej miski przekładam ziemniaki, seler, cebulę, koper, połowę łososia oraz przygotowany sos. Na koniec przekładam sałatkę do mniejszych miseczek i posypuję po wierzchu pozostałym łososiem. Całość dekoruję koperkiem. Życzę smacznego!